Przywitali nas sygnaliści ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, grupa Acteon. Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystościach związanych z 40-leciem istnienia Nadleśnictwa Wyszków, a także poświęceniem specjalnej tablicy pamięci nadleśniczego inżyniera Pantaleona Chojnickiego. Nazywam się Paweł Sztompkę, jestem synem ziemi wyszkowskiej i z ogromną radością przyjąłem zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie. Raz jeszcze witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni zebrani, widząc przed sobą tak wiele znakomitości, jestem ogromnie stremowany. Proszę więc o wybaczenie moich potknięć. Chcę szczególnie ciepło na dzisiejszej uroczystości powitać kawalera Orderu Orła Białego, jego magnificencję rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ministra edukacji, pana profesora Henryka Samsonowicza, bardzo związanego z tą ziemią. Witamy serdecznie pana, panie profesorze. Witam szczególnie serdecznie moich współpracowników. Jestem dumny, że mam zaszczyt pracować z taką załogą. Proszę jeszcze raz wybaczyć, jeżeli pomyliłem godności, ale to wynika naprawdę z tremy. Państwo. Lasy na tym terenie istnieją od tysięcy lat. Lasy państwowe powołane zostały na początku lat 20. ubiegłego wieku. Dlatego 40 lat działalności Nadleśnictwa Wyszków na rzecz Puszczy Białej wydaje być się zaledwie chwilą w jej historii. Jednak jesteśmy dumni, że swoją pracą możemy kontynuować dokonania naszych poprzedników. Przez te minione lata ta wspaniała sztafeta pokoleń nadleśniczych, leśniczych, podleśniczych, gajowych, pracowników biura, robotników nie szczędziła swoich sił ani swoich umiejętności, aby lasy te były w dobrej kondycji, służyły ludziom. Prawdziwą dumą Nadleśnictwa Wyszków zawsze byli i są pracownicy. W większości są to wychowankowie nadleśnictwa. Dzisiejszą uroczystością oddajemy wam wszystkim szacunek. Dziękujemy zwłaszcza tym, którzy patrzą na nas z niebios. Chcę wam zameldować, że Puszcza Biała ma się dobrze. Świadkami tego są te wspaniałe sosny, brzozy, dęby, olchy, które swym szumem oddają wam w pokłonie szacunek i cześć. Oddają wam szacunek swoim śpiewem ptaki. Oddaję wam szacunek wspaniała przyroda Puszczy Białej. Widać to zwłaszcza dzisiaj, w ten majowy dzień. Nadleśnictwo Wyszków jest ciekawym przykładem, ponieważ w ciągu 40 lat swego istnienia w obecnym kształcie, mając siedzibę w tym samym budynku, podlegało czterem dyrekcjom lasów państwowych. Przez te lata w nadleśnictwie posadziliśmy ponad 80 milionów drzew. To jest, proszę Państwa, byśmy 10 tysięcy boisk piłkarskich posadzili. To są duże liczby są. W ogóle lasów w Polsce przybywa, przecież sadzimy co roku ponad 500 milionów drzew w Polsce. Te wspaniałe drzewostany puszczańskie, a zwłaszcza sosna, spowodowała, że w okolicy powstało wiele firm przebierających drewno i dających zatrudnienie społeczności lokalnej. W roku ubiegłym 111 firm pracowało z Nadleśnictwem Wyszków, zakupując drewno z naszych lasów. Udało się przez te lata pogodzić potrzeby przemysłu z ochroną przyrody. Praktycznie całe nadleśnictwo jest w obszarze Natura 2000. Są to olbrzymie wyznania. W tym czasie dopracowaliśmy się również dobrych relacji z samorządami lokalnymi, z policją, z Państwową Strażą Pożarną, z ochotniczymi strażami pożarnymi, z organizacjami ekologicznymi. Nadleśnictwo zawsze sobie ceniło współpracę ze szkołami, z uczelniami. Na terenie nadleśnictwa realizowanych jest i zrealizowano wiele prac magisterskich, programów badawczych. Niektóre z nich trwają od kilkudziesięciu lat. Ważne jest to, żeby lasy zawsze były lasami państwowymi, przez to otwartymi dla społeczeństwa. Dziękuję. Nadleśnicy,